Dzień dobry. Cześć, witamy Was i pozdrawiamy z domu modlitwy na naszej kawce. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić słowem z listu do Efezjan z rozdziału 5, wersety 15 do 17. Przeczytam to. Pilnie zatem uważajcie, jak postępujecie. Czy rzeczywiście, nie jak nie mądrzy, lecz jak mądrzy. Korzystajcie z danego czasu, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie bezmyślni, lecz świadomi tego, co jest wolą Pana. Aleluja, to jest dobra nowina dla mnie i mam nadzieję, że dla Was na dzisiaj, że wola Boża jest dla nas dostępna, że Bóg chce nam ją objawiać i że my możemy być jej świadomi. Jeżeli do tej pory myślałam, że muszę iść za Bogiem, w niewiedzy i w niepewności, to od dzisiaj zaczynam myśleć o tym, że mogę się Boga pytać o Jego wolę i mogę mieć swoją pewność i ufność, że on po prostu w odpowiednim czasie mi ją objawi. Bardzo mnie cieszy ten fragment, i dzisiaj chcę się modlić, szczególnie za te osoby, które są w takich sytuacjach, w takich miejscach, że potrzebują tej Bożej mądrości. Potrzebują nie kroczyć jak niemądrzy, jak bezmyślni. Ale potrzebują iść świadomi tego, co Pan dla nich przygotował na ten moment, co jest Jego wolą, w bardzo konkretną wolą, w bardzo konkretnych sytuacjach. Proszę Ciebie, Duchu Święty, Ty, który przenikasz głębokości Ojca, Ty, który znasz Boga, bo jesteś w Nim, wokół Niego, jesteś wokół Jego tronu, Ty, który jesteś mądrością Boga Żywego, modlę się, abyś Przychodził do nas w tym momencie właśnie teraz, i mówił nam o woli Boga, i czynił nas świadomymi tego. Jakie są jego pragnienia, jakie są jego rozwiązania. Pokazuj nam kolejny krok w tych sytuacjach, w których nie wiemy, jak iść dalej, nie wiemy, jaką decyzję podjąć. Przyjdź w Duchu Święty z mądrością Boga. Wierzymy, że Bóg chce, abyśmy znali Jego wolę. Ona nie jest. Tajemnicą nie do poznania, ona jest tajemnicą do przyjęcia, przyjdź Duchu Święty objawiaj nam Boże perspektywy, Boże serce bardzo konkretnie. Abyśmy mogli uwielbiać Pana w wielkich rzeczach, jakie będą się działy na naszych oczach. Jak będziemy przekraczać przez trudne sytuacje, jak będziemy przechodzić przez sytuacje, w których wiedzieliśmy, że my po ludzku już. Nie wiemy jakiś. Przyjdź Duchu Świętym i czyń nas świadomymi woli Bożej. Amen. Alleluja. Dzięki za dzisiaj. Na koniec przygotowałam dla Was zagadkę. A zagadka polega na tym, że ja pokażę coś, a wy powiedzcie w komentarzu, kogo udaję. Uwaga. Trzy, cztery. Koniec zagadki. Czekamy na Wasze odpowiedzi. I do zobaczenia na następnej kawce poniedziałek, godzina dziesiąta. Do Efezjan taky to tak Żeby widać było wielki kształt.